prawda, że wyglądam jak księżniczka Leia? Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was materiał na temat znanych i lubianych słuchawek bezprzewodowych Sony WH-1000XM3. Nie wiem, kto te nazwy wymyśla w Sony, no ale tak się nazywają niestety. Ten model, można powiedzieć, że to starość. Swoją premierę miały pod koniec 2018 roku, ale do tej pory są jednymi z najchętniej wybieranych słuchawek bezprzewodowych poniżej 1000 zł. Mamy rok 2022 i sprawdzimy, czy nadal warto je kupić. O tych słuchawkach w internecie powiedziano już prawie wszystko. Ja nie wymyślę nic nowego, nic odkrywczego, dlatego nie będę się powtarzać. Raczej skupię się na tym, czy w 2022 roku nadal warto się nimi zainteresować. Seria słuchawek 1000X od Soniacza to bardzo udana seria, która wprowadziła bezprzewodowe granie na salony. Słuchawki Bluetooth to gorsza jakość dźwięku i audiofile się na to nie godzą. Ja to jak najbardziej rozumiem. Ale co jeśli słuchawki nieźle wyglądają i jakość dźwięku jest naprawdę niezła? Wtedy mamy przepis na sukces. Kupując te słuchawki powinniśmy zacząć od aplikacji, bo tam mamy multum funkcji, multum różnego rodzaju opcji, które no, usprawnią, że tak powiem, pracę tych słuchawek i dostosują dźwięk pod nas. Aplikacja nazywa się Sony Headphones Connect i znajdziemy ją oczywiście w sklepie Play. Bez tej aplikacji będziemy mieli problem z wykorzystaniem potencjału tych słuchawek. Jest zatem niezbędna, by cieszyć się wszystkim tym, co ten sprzęt ma do zaoferowania. Dzięki aplikacji możemy definiować wirtualizację dźwięku, użyć korektora, zoptymalizować pod własny słuch redukcję hałasu, czy kontrolować opcje sterowania. Aplikacja pokaże nam również stan naładowania baterii i aktualnie odtwarzany utwór. Jak weźmiemy słuchawki do ręki, to czuć, że nie jest to tani produkt. Już samo etui sprawia pozytywne wrażenie. W tańszych słuchawkach raczej etui nie ma wcale w komplecie. Ewentualnie jest jakiś worek na słuchawki. A tutaj jest etui i to całkiem fajne. Jest odpowiednio wzmocnione i zachowuje swoją sztywność, chroniąc słuchawki przed uszkodzeniem. Po otwarciu widzimy słuchawki, które również sprawiają dobre wrażenie. Nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, przynajmniej na razie. Plastik wydaje się całkiem dobrej jakości, ale jak zagłębimy się na forum w komentarzu użytkowników, to dosyć sporo osób skarży się na pękający pałąk. Nie wiem, w żadnych słuchawkach do tej pory mi się to nie zdarzyło. Pożyjemy, zobaczymy. Może z tymi słuchawkami będzie to ten pierwszy raz. Na razie trzymają. Słuchawki dobrze okalają uszy, ale muszę przyznać, że są odrobinę mniejsze niż moje stare Soniacze MDR-ZX770. Przez to trochę bardziej dociskają ucho, co jest plusem pod względem odcięcia od otoczenia, ale minusem jeśli chodzi o komfort i wygodę. Dodatkowo mają one słabą wentylację, a wręcz można powiedzieć, że wcale jej nie mają. Więc zamiast nauszników, spokojnie możemy użyć tych słuchawek. Od razu cieplej. Z tego powodu muszę przyznać, że po stare słuchawki sięgam częściej, jeśli wiem, że czeka mnie dłuższy odsłuch czy dłuższa praca przy komputerze. Sterowanie dotykowe jest dosyć intuicyjne. Głośniej, ciszej, następny utwór, poprzedni utwór, pauza, wywołanie asystenta głosowego, no i wyciszenie zupełne muzyki, znaczy nie zupełne, ściszenie muzyki, po to, żeby słyszeć dźwięki z otoczenia, na przykład przydatne, jeśli chcemy z kimś zamienić tam tylko dwa zdania, bez pauzowania utworu. Ogólnie poza pojedynczymi problemami z pauzowaniem utworu, można uznać, że sterowanie działa prawidłowo. Jeśli chodzi o aktywną redukcję szumów, no to Sony i Bose w sumie wiodą prym w tej dziedzinie. Trzeba przyznać, że redukcja szumów otoczenia naprawdę robi wrażenie. Mamy trzy tryby pracy słuchawek, które możemy ustawić albo za pomocą aplikacji, albo bezpośrednio przyciskiem umieszczonym na lewej słuchawce NC Ambient. Jaka ANC sprawdza się w praktyce? Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Przy maksymalnej mocy ANC możemy wyciszyć typowe hałasy uliczne, duży ruch samochodowy, rozmowy ludzi i tym podobne. Możemy to wyciszyć na tyle, by spokojnie cieszyć się muzyką. Mamy również funkcję Adaptive Sound Control, dzięki której słuchawki same rozpoznają rodzaj naszej aktywności i dostosowują się do niego. I tutaj mamy cztery rodzaje aktywności. Bezczynność, marsz, bieganie oraz transport. Jeśli chodzi o baterię, jest dobrze. Akumulator wytrzymuje 30 godzin odtwarzania muzyki wraz z włączoną redukcją hałasów oraz jakieś 38 godzin przy wyłączonej redukcji. Dzięki funkcji szybkiego ładowania w ciągu 10 minut jesteśmy w stanie naładować słuchawki, które pozwolą na dodatkowe 5 godzin działania.
Czas ładowania do pełna trwa około 3 godzin. I co ważne w dzisiejszych czasach, ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB typu C. Pokażę, gdyby ktoś nie wierzył. W 2018 roku USB-C. Niektóre słuchawki do tej pory jeszcze mają mikro USB. Sorry. COVID? Być może. Słuchawki oczywiście możemy... ładnie spakować. Następnie włożyć do etui. Jak one grają? Bo to jest w sumie najważniejsze, wybierając słuchawki. Wygoda i dźwięk. To są dwie najważniejsze kwestie podczas wyboru słuchawek. Przynajmniej ja się tymi kwestiami kieruję najbardziej. W skrócie mówiąc, nie jest to dźwięk neutralny. Raczej rozrywkowy, ale ocieplony. Jest to brzmienie przyjemne dla ucha, które samo w sobie jakoś nie męczy. Jest dosyć szczegółowo, dynamicznie i jak to bywa u Sony, z mocno zaznaczonym basem. Ale nie jest to bas taki rozległy, żeby zalewał inne pasma. Mamy kodek LDAC zamiast konkurencyjnego aptX, który umożliwia przesyłanie 3 razy większej ilości danych. Ale czy z tego skorzystamy, to już zależy od naszego smartfona i od tego, czy on obsługuje kodek LDAC. Instrumenty i wokale są dobrze zaznaczone, jednak jak dla mnie nie ma w nich tego czegoś magicznego. No i przyszedł czas na podsumowanie. Kilka lat temu, jak kupiłem swoje pierwsze słuchawki bezprzewodowe, też Soniacza, zrobiły one zdecydowanie na mnie większe wrażenie. Teraz, no nie było tego efektu wow. Nie było tego czegoś magicznego, nie było tego czegoś, co by mnie rzuciło na kolana. A te słuchawki są 2 razy droższe niż tamte moje pierwsze słuchawki były. Ja wiem, że upływ czasu, inflacja, bla 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 bla. Ale te słuchawki według Soniacza były flagowe. Tamte moje słuchawki nie były. Tamte to była średnia półka wtedy. Czy te są lepsze? Tak. Są nowsze, są lepsze, mają nowszego Bluetootha, chociaż też już starego na dzisiejsze czasy. Bluetooth 4.2, gdzie już mamy no 5 ileś tam. Słuchawki na papierze są oczywiście lepsze, ale dźwięk nie jest jakoś wybitnie lepszy. Wygoda jest zdecydowanie mniejsza, uszy bardziej się pocą ze względu na słabą wentylację. ANC ok, jest lepsze, ale w warunkach domowych, bo w takich je głównie używam, jest mi w sumie niepotrzebne. Pod koniec roku, czy tam w listopadzie, może tam bardziej okolice Black Friday, one były w cenie tam 700 parę może złotych. No i to była cena... jeszcze akceptowalna. Cena regularna zazwyczaj wynosiła 8-9 stówek, teraz widziałem nawet ponad tysiaka chyba kosztują, także w tej cenie zdecydowanie nie. Nie kupiłbym ich po raz drugi, w sumie nawet za te 7 stówek bym ich drugi raz nie kupił. Jednak chyba bym wolał może i dołożyć, ale do czegoś innego. Co konkretnie innego bym kupił? Tego nie wiem. Nie pytajcie, bo nie wiem. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Na chwilę obecną nie mam żadnego pomysłu. No, kupiłem, to mam. Będę się w nich męczył na razie. Ale drugi raz bym kupił coś innego. Zobaczymy, jak ten pałąk, bo jeszcze nie pękły. Jeszcze trzymają. Ale zobaczymy, jak długo. Najbardziej w tych słuchawkach mnie kurza ich wygoda. Dużo osób powie, że wygodne, super. No dla mnie nie są wygodne. Miałem wygodniejsze, a niestety no... nie lubię, jak jest tak dociśnięte ucho, ciepło. Trochę wentylacji by się przydało jednak. A tutaj tego nie ma. Dlatego nie skreślam ich za wentylację, czy tam brak wentylacji. No nie, to nie o to chodzi. Ale ogólnie cały odbiór tych słuchawek no jest taki... że mógłby być lepszy. To tyle na dzisiaj. Być może nie pomogłem wam za wiele, bo nie podałem żadnego sensownego w sumie powodu, dlaczego nie warto ich kupować. Ale i takie materiały czasem muszą być. A co wy myślicie o tych słuchawkach? Mieliście z nimi do czynienia, czy nie? Dajcie znać w komentarzach, ewentualnie co byście wybrali zamiast tych słuchawek. Na dzisiaj będzie to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego.